Na koniec zapytam o twoją, o tym, od czego zaczęliśmy tak naprawdę, o tym, że to jest twój debiut w TTV i w grupie TVN. Wcześniej była propozycja do, na przykład do Dzień Dobry TVN. No tak, tylko to było 2 lata temu, bo niektórzy nie zrozumieli tego, co powiedziałam. To nie było teraz, tylko 2 lata temu, kiedy przestałam prowadzić programy w TVP. To wtedy takie były rozmowy, ale właśnie no, nie byłam wtedy jakoś gotowa do prowadzenia, czy do takiej współpracy. Ja to wytłumaczyłam. Tak, bo też powiedziałaś, że po prostu chciałabyś skupić się na rzeczach artystycznych, aktorskich i też wtedy akurat. Tak, też powiedziałam o tym, że co innego jest prowadzić program tematycznie mi bliski, a tutaj akurat jest program tematycznie dla mnie ważny, istotny i wartościowy. Dlatego się na to zdecydowałam. Tak, też wystawieni są na ocenę codziennie prowadzący w ogóle Dzień Dobry TVN. Czy to też nie jest jakiś taki powód, dla którego w sumie ostatecznie nie chciałabyś prowadzić programu codziennego? Nie, to nie była jakaś moja obawa, broń Boże, o to, że nie wiem, że coś nie pójdzie, tylko o to, że jest tak, no, gdybym prowadziła codzienny program śniadaniowy, który jest fantastyczny i który uwielbiam sama oglądać, no to ja stałabym się już w tym momencie bardziej prezenterką. Tak. No właśnie, no a ja kocham teatr, kocham grać. No dobra, i to też było 2 lata temu, teraz dokładamy do tego projekt Cupid, zapraszamy od 13 lutego w TTV. Dokładnie, zapraszamy serdecznie, kręciliśmy program w wakacje, dzisiaj odbywał się finał. Nic nie zdradzę, po prostu bądźcie Państwo z nami, oglądajcie. Ale w takiej roli Basi jeszcze nie widzieliście, zapraszamy.